Witam Państwa, Michał Bugno, ten program nazywa się Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj Janusz Wójcik, były trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Dzień dobry Panie trenerze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Głośno ostatnio o Panu, głównie z powodu książki Wójt, jedziemy z frajerami, całe moje życie, napisanej we współpracy z dziennikarzem Super Expressu, Przemkiem Ofiarą. Jakie opinie na temat tej książki spływają do Pana od znajomych, którzy już ją przeczytali? Nie spodziewałem się aż nawet tak dobrych odgłosów, że kiedy ludzie mówią o tym, że czyta się to po prostu bardzo dobrze, łagodnie, że jest i tak jak to mówią ludzie ze wschodu, i strasno, i śmieszno. W książce zawarte są słowa Wojciecha Kowalczyka, który mówi, że tylu anegdot, ile można opowiedzieć na temat trenera Wójcika, nie dała cała historia piłki nożnej. I rzeczywiście, tak jak pan mówi, w tej książce jest mnóstwo anegdot, mnóstwo ciekawych historii. Kiedy czyta się tą książkę z odpowiednim dystansem, to naprawdę jest wiele momentów, kiedy można się pośmiać. Panu zależało na tym, żeby ta książka była przede wszystkim stricte rozrywkowa? Znaczy ona, żeby była po prostu takim pewnym dokumentem, ale no nie mógł to być dokument, film dokumentalny i jakaś tragikomedia. No bo każdy, nawet ten, kto jest no jakimś wielbicielem książek, to przeczytałby 15 stron czy 20 i powiedział, dobra, niech sobie ona poleży. Jest bardzo dużo anegdot, jest bardzo dużo takich tematów jak alkohol, seks, bardzo dużo wulgaryzmów w tej książce. Czy z tej książki wyłania się... Życie, Michałku, życie. W tej książce jest prawdziwe życie. Czy z tej książki wyłania się obraz prawdziwego Janusza Wójcika? Znaczy prawdziwego może jeszcze nie do końca, bo tak jak zaznaczyłem wydawcy, dosłownie na godziny przed pójściem tekstów już do druku, dopiszcie, że to jeszcze nie koniec tłustym drukiem. I to jeszcze nie koniec. To nie jest jeszcze taki właściwy obraz Wójta. A są podkręcane te historie w niektórych momentach? Nie, tam nic podkręcać. Prawda, bez podkręcania. Jakbym podkręcił, to pewnie ci czytelnicy, którzy by się wzięli za tą lekturę, to wielu by po prostu musiało wzywać pogotowie, Erkę do siebie. Ta książka jest już na rynku, w księgarniach od kilku tygodni, więc myślę, że możemy porozmawiać troszeczkę na temat wątków, które się w niej pojawiają. A skoro już wspomnieliśmy o alkoholu, to przypomina mi się ta historia, która jest w tej książce, związana z imprezą urodzinową u Aleksandra Kwaśniewskiego w Pałacu Prezydenckim, kiedy wszyscy w garniturach, w lakierkach, po wypiciu alkoholu postanowiliście rozgrywać mecz piłkarski. Ja chciałbym zapytać, co najbardziej zapamiętał pan z takiej imprezy i czy często zdarzały się panu podobne imprezy z prezydentem Kwaśniewskim? Znaczy, nie wyróżniałbym w tym momencie, w tym kontekście akurat prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Był to i jest to dla mnie człowiek o niezmiernie głębokiej wiedzy. Polityk na tym szczeblu, którego do tej pory moim zdaniem nie było i długo nie będzie. Było po prostu spotkanie wielu ludzi takich, którzy no, podziwiali talent polityczny, błyskotliwość, inteligencję Aleksandra Kwaśniewskiego. Gościł ich tak jak potrafił, a że było gdzie się tam gościć, bo pałac duży. I było gdzie grać w piłkę. No i było gdzie zagrać akurat wtedy w piłkę. Tylko i wyłącznie gospodarz mógł sobie na to pozwolić i powiedzieć tak, tu zagramy, w tym miejscu. Była to sala kolumnowa. Bramki zrobiliśmy, no nie musieliśmy robić, bramki były z kolumn, no i graliśmy. No. Kto potrafił jakoś się poruszać w miarę swobodnie na takim śliskim podłożu, to się utrzymywał na nogach, a ten, kto miał po prostu tam jakieś kłopoty z równowagą albo za dużo było płynu, no to go lekko przechylało, no i wtedy była tak zwana wywrotka, ale niekontrolowana. Ale obyło się bez kontuzji. Nie, obyło się bez kontuzji. O dziwo właśnie, bez kontuzji, bez złamań. To dla mnie było później bardzo dziwne. Ja nawet kilkakrotnie prosiłem o przerwę, żeby może jeszcze tam coś łyknęli niektórzy, żeby bardziej luźni byli w swoich ruchach, bo w niektórych momentach po prostu no tak...
każdy start do piłki groził po prostu, no tak jak mówię, wywrotką niekontrolowaną. Jest też wspomniana historia, jak odwiedził pana Dariusz Dziekanowski, który w przypływie fantazji, no zrobiło mu się za ciepło, zdjął spodnie i bez spodni poszedł zimą do sklepu po alkohol, który się wam skończył. Na stację. Ja, na stację, pół już... godziny go nie było. No tak, bo nie wiedział chyba, w którą stronę iść, czy w lewo, czy w prawo. nie znał okolicy. Ale to dla piłkarzy to akurat to nie był jakiś no, super mroźny dzień, ale no, chłodno było. Na pewno nie na to, żeby iść w krótkich galotkach i w takich podkolanówkach gdzieś tam sobie. No ale tak się stało. No. Ja nawet nie widziałem, dopiero za moment, nie wiem, czy wyszedłem z pokoju. W każdym razie zauważyłem, że go nie ma. No. Ale patrzę, gacie leżą obok. Mówię, co jest, gdzie on poszedł? No, bo że on się skrył gdzieś do toalety, czy gdzieś, ale patrzę, nie ma. Krzyczę, cisza. Patrzę, pojawia się. No i pojawił się w takim stroju. Mówię, gdzieś ty był. Mówię, co ty zgłupiałeś? Panu się przypomina wiele takich podobnych historii z piłkarzami? Bo pan bardzo często nawiązywał jakieś bliższe relacje ze swoimi zawodnikami. Tak było między innymi na Cyprze, kiedy był pan trenerem Anortozisu Famagusta Larnaka. I w książce są zawarte słowa Wojciecha Kowalczyka, który wspomina tamte czasy. Ja tutaj zacytuję. Czasami z Radkiem Michalskim i Sławkiem Majakiem musieliśmy uciekać przed naszymi trenerami, czyli Wójcikiem i Andrzejem Czyżniewskim. To teraz to przesadził, uciekać, żeby się schować przed nami, żebyśmy nie widzieli, co oni tam po prostu... no. Z jakiego smoczka popijają. Ale wiedzieli o tym dokładnie, że po prostu imprezy muszą być spokojne, bo kilka razy przydarzyło się tak, że sąsiedzi wzywali policję. No i ja musiałem reagować wtedy i po prostu to wszystko układać. Wygrywaliśmy praktycznie wszystko. No więc widocznie padały takie pomysły, aby się jakoś lekko rozerwać. Bidony z roztworami alkoholowymi, które wypijaliście w trakcie meczów piłkarskich, to był dla was standard? Znaczy to bidony, które wypijaliśmy, to tak brzmi, jak my byśmy mieli tam, nie wiem, całą stertę tego. To było delektowanie się mazucikiem tak zwanym. Umówmy się, że po prostu był przygotowany jeden, dwa bidony dla kadry szkoleniowej, ścisłej. No wiadomo, że nikt się nie nawalił tak, że spadł z ławki i nie wiedział, o co chodzi. Musieli go zawodnicy podnosić. To były w ogóle rzeczy niemożliwe. Nie było przesady w tym, żadnej przesady. Po prostu na zasadzie zejścia z jakiegoś maksymalnego stresu, doprowadzenia się do jakiegoś takiego luźniejszego spojrzenia na to, co się dzieje, ale to nie było permanentnie robione. Ktoś mógłby odnieść wrażenie, że alkohol troszeczkę przeszkadzał w rozwojowi polskiej piłce, że to było nieprofesjonalne, ale pana zdaniem to przeszkadzało, czy nie było aż tak szkodliwe, jak mogłoby się wydawać? To wszystko zależało od tego, po pierwsze, kto miał jaką wydolność, odporność. Trzeba umieć pić. I to można do każdego, do każdej sytuacji praktycznie rzecz biorąc dopasować. Także nawalić się jest bardzo łatwo. Jeżeli ktoś chce to robić, no to może to zrobić bardzo szybko. Ale jeżeli chce jakoś się umiejętnie zabawić, albo żeby to mu nie przeszkadzało, żeby pomogło w jakimś sensie, no to jest wiele przykładów takich, że alkohol jest stosowany nawet i w medycynie.